Witam Was serdecznie. Słuchajcie, wchodzę sobie dzisiaj na sklep Morele, żeby sprawdzić, ile Zipro sprzedało bieżni Illusion. I zgadnijcie, jaka jest obecnie cena. 3499 zł. Na początku było 2999, później była promocja 2699. Tutaj nagrałem recenzję. Bieżnia cenowo skoczyła znowu na 2999, później 3299, a teraz 3499 zł. Chciałem, żebyście wiedzieli, że te moje recenzje są niezależne, nie mam żadnego procentu ze sprzedaży i totalnie nie popieram polityki cenowej Zipro. Zwróćcie uwagę, że na przykład model Domios Run 500 była bardzo fajna recenzja i Domios Decathlon nie podniósł drastycznie ceny na ten model. Co możecie sobie kupić innego, bo ja cały czas uważam, że Zipro Illusion jest naprawdę najfajniejszą, najładniejszą, najwygodniejszą dla mnie osobiście bieżnią do 4000 zł. Jeżeli macie jakieś propozycje, żebym przetestował, bo może wypadnie lepiej, dajcie proszę znać w komentarzu pod filmem. Co możecie sobie kupić w podobnych pieniądzach? Proponuję zerknąć Wam na Domiosa T900D. Bardzo podobne parametry, sama w sobie bieżnia jest troszkę brzydsza od Zipro Illusion, ale Decathlon daje Wam na produkty Domiosa najlepszą gwarancję, uważam, w Polsce, bo nikt w tym przedziale cenowym nie da Wam serwisu z dojazdem do klienta. Nawet jeżeli kupicie sobie na przykład bieżnię Zipro przez Decathlon, to nie dostajecie gwarancji z dojazdem do klienta, tylko dostajecie gwarancję na Zipro door to door. Oznacza ona to, że w razie usterki musicie maszynę pakować do kartonu i odsyłana jest na zewnętrzny serwis i później wraca naprawiona do Was i znowu musicie ją zmontować. A w momencie, kiedy sobie kupicie na przykład Domiosa T900D, on kosztuje bodajże teraz 3000, zaraz Wam powiem, 3699 zł, czyli 200 zł drożej, ale macie naprawdę dużo lepszą, wygodniejszą gwarancję. I te parametry samej bieżni są naprawdę bardzo mocno zbliżone do Zipro Illusion. Co jeszcze można sobie kupić? No, Domiosa Run 500. Tam mamy trochę węższy pas, delikatnie słabszy silnik, sama bieżnia jest lżejsza, ale również jest godna uwagi i kosztuje bodajże 3199 zł. I na te produkty Domiosa macie dużo lepszą, wygodniejszą dla Was gwarancję niż daje Wam Zipro. Tyle w temacie chciałem tutaj sprostować i dać Wam takie alternatywy, tak, żebyście wiedzieli, jeżeli tak jak ja nie popieracie tej polityki cenowej Zipro, mogli skorzystać z innych produktów, mogli wybrać inne produkty, które naprawdę też są bardzo fajne, godne polecenia i podczas użytkowania czy później ewentualnych reklamacji będą dla Was też bardzo wygodne. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.